Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, widzów, którzy są tu już od długiego czasu ze mną, widzów, którzy przybyli niedawno. Niespiesznie, aczkolwiek metodycznie grono miłośników Ogrodu Perfum się poszerza, za co jestem Państwu niezmiernie wdzięczna i specjalnie dla Państwa piszę książki. No i zaraz będzie o tej książce, ale może tak tytułem wstępu powiem tak. Proszę Państwa, to będzie taki film troszeczkę porządkujący, bo zapowiada się dla mnie tydzień bardzo pracowity, więc tak jakby zapowiedź, co będzie, a być może nawet do końca maja, ponieważ no właśnie, ze względu na ten pracowity, szczególny tryb, może być tak, że albo filmy będą inne niż zwykle, albo będą filmy, filmów będzie mniej, jeszcze nie wiem. Gdyby się udało robić takie filmy dłuższe, pogadankowe, bez cięcia, no to byłoby super. Także spróbuję, może zaryzykuję. No zrobię przynajmniej kilka, ponieważ tak, z jednej strony jakieś tam obowiązki, które mam, które są dla mnie ważne i cenne i no i priorytetowe, można nawet powiedzieć, tak? Tak będzie? Tak to wygląda. Natomiast też są obowiązki takie ogrodowe właśnie. Jeśli kamera się trzęsie i obraz, to przypominam niezorientowanym, mam tu grono zwierzaczków. Ono się poszerza. Może jeszcze opowiem o tych zwierzakach gdzieś tam z ogrodu. Może tak właśnie zanim zapomnę. Właśnie dlatego mam dużo pracy, że jakoś, jak to mówią u mnie w domu, zawsze jakiś kot cię znajdzie. No i albo znajdą mnie koty, albo znajdą mnie ptaki, jeże. Mam tu taki ten ogród troszkę no nieuporządkowany ze względu na zwierzaczki, bo tak z jednej strony idąc tą marszrutą, tą linią tych żółtych krzaczków, gdzieś tam, no powiedzmy 50 metrów dalej jest takie kłębowisko krzaków i tam mieszka, zbiła się róża, zbił się jaśmin i jeszcze jakiś pnący krzew do tego i tam się zrobiło idealne miejsce dla ptaków i one sobie tam żyją, rozmnażają się. Nie wygląda to dobrze, muszę to jakoś uporządkować, ale już mi uciekł ten czas, kiedy to można zrobić po prostu no tak szybko, bezboleśnie, więc nie wiem jak będzie. A jeszcze przypomnę, że właśnie a propos takich chaotycznych pogadanek, nagrywam w sobotę, po kilku dniach deszczu. Być może zaraz się tu zaczną hałasy, więc nagrywam szybko, pośpiesznie, bo ludzie po prostu będą pracować podobnie jak ja chcę pracować, więc tak, uporządkować ogród, karczowanie krzaków, ale właśnie patrzeć, czy tam jakichś ptaszków nie ma. Takie mam tutaj gdzieniegdzie jakieś a la kompost, takie kupy krzakowo-liściasto, nie wiadomo jakie, trawiaste, a w środku mieszkają jeże. Także no, uporządkowanie tego będzie, no muszę to zrobić w odpowiednim momencie i czasie, żeby nie zrobić innym zwierzętom krzywdy, a rzeczywiście jeszcze koty do tego przychodzą jakieś inne. Także tak, generalnie jest tu mnóstwo zwierząt, ale film nie jest o zwierzętach i kanał nie jest o zwierzętach. Kanał jest o perfumach, Ogród Perfum. No i specjalnie dla Państwa staram się publikować książki, które w mojej opinii będą dla Państwa jakimś drogowskazem, czy Wy pójdziecie marszrutą wyznaczoną przez te moje książki. To jest nieistotne, ale ona jest i możecie się nią posiłkować albo nie stąd, bo nie do końca jest tu aspekt finansowy istotny, ponieważ te książki nie mają dużych nakładów. Wprawdzie publiczność perfumowa rośnie i możecie Państwo zobaczyć, jak dużo ludzi, którzy mieli kanały zielarskie albo jakiekolwiek inne lifestyle'owe, już po prostu przechodzą w perfumy. Co to oznacza? To oznacza, że to jest temat nośny, temat ciekawy, w jakimś sensie perspektywiczny. Także no, sami zobaczycie, jak tu się będzie dużo działo. Dla mnie to nie do końca jest dobra informacja, bo jak przybywa kanałów, dla Państwa bardzo dobra, to ja niestety tym czasem, którym dysponuję, muszę się dzielić z innymi kanałami, a YouTube to wszystko widzi, YouTube obserwuje, ilu ja mam widzów w pierwszej minucie i tak dalej, i tak dalej. Także no, obecność jakby większej tematyki perfumowej też się odbywa moim kosztem. No, ale oczywiście każdy ma prawo i w żadnym wypadku proszę tak jakby tego nie zinterpretować. I podkreślam, że ja na tym tracę, wy Państwo zyskujecie. No, ale to może jeszcze zrobię o tym osobny film. To też oczywiście jest też powiązane z sekcją komentarzy, bo potem się pojawiają komentarze, że u mnie jest coraz gorzej. A no właśnie dlatego ja tak nie do końca zyskuję na tym, że są nowe gdzieś tam nawet w internetach, rolki i tak dalej, i tak dalej. Jakieś takie krótkie filmy, ponieważ, czy TikToki nawet, ponieważ właśnie ja ciągle teraz słyszę, że
Kiedyś to było, teraz to nie jest i cały czas jestem po prostu grillowana. No ale o tym będzie osobny film. Stąd ja tyle z tego mam, że tracę jakby, spadam w rankingach algorytmowych YouTube'a. Właściwie ja już nawet nie wiem, której godziny mam publikować. Ale dobra, wracamy do książek. Więc kochani, pamiętacie moje przejścia związane z książką? Miała być na święta, potem drukarnia mi zrobiła sabotaż tak wielki, że po prostu ja mam pewność, że to nie był przypadek. Więc tak, brakuje stron, termin był przesuwany wielokrotnie, no i oczywiście kolor. No, wprawdzie z tym czarnym kolorem to się zdarza drukarniom, że dadzą za dużo czarnego, ale tutaj ja w tej drukarni nieraz drukowałam i nigdy problemów nie było, ale ta książka po prostu no, przeszkadza. Tak myślę, po prostu, więc mam półroczne opóźnienia, a zapewniam Państwa, zyski z tej książki idą i tak na fundację, także praktycznie dla mnie jest to taka praca edukacyjna, popularyzująca wiedzę, odkłamaną wiedzę o perfumach. Więc ta książka była, teraz pokażę Wam na przykładzie, za dużo było tu czarnego, te zdjęcia były po prostu nieczytelne. Już zrobiłam próbny wydruk, tam kilkunastu egzemplarzy w nowej drukarni i tu już wygląda to lepiej. Zaraz Wam pokażę, zobaczcie, czy to będzie widać, czy te są bardziej czytelne. Czyli nowa edycja, starsza edycja. I jeszcze pokażę Wam na przykładzie Odisoir, to było widać jak na dłoni. Jakież to było po prostu tutaj, jak to było niekorzystnie dla mnie, jak to po prostu, no ileś tam zmarnowanych moich miesięcy, Fahrenheit, już Wam szukam, Odisoir, jest Odisoir na jednej, także tu już ta nowa edycja, także kiedy się pojawi nowa edycja książki, kochani, za, no nic, bez okularów się nie da, strona 96, nie wiem jak to będzie tutaj, może troszkę się pozmieniało. Myślę, że nowa książka będzie za miesiąc. Tak, to nie może uciekać. Tu mam notatki do kolejnych filmów. Chcę zrobić kilka filmów naraz. Także teraz Wam pokażę na przykładzie tego Odisoir. Jak tu mi drukarnia, to co wyrabiali z terminami. I tak, właśnie, dobra, że tak, zacznę od tych zdjęć. To jest normalne, że drukarnia jakby tam z kolorem bywa różnie. Ale właśnie i dlatego robi się tak zwane wydruki próbne, ale w przypadku, kiedy znamy drukarza, wiemy jak drukuje, nie ma, przy małych nakładach moim zdaniem nie trzeba tego robić. Ja tak zrobiłam i no i się zawiodłam. Także postanowiłam robić nowe zdjęcie. I teraz tak, już w tej nowej książce, których kilka egzemplarzy już było na Allegro. Ja nawet zrobiłam film o tym, chciałam Wam jakby już rekomendować, kto by chciał, bo ciągle są pytania o tą książkę, że już właściwie coś tam można kupić, ale po prostu, no szybko się sprzedały. Także musicie czekać znowu. I co jeszcze? Postanowiłam, że skoro tak się stało, skoro de facto ktoś mi zrobił krzywdę, to trzeba to wykorzystać. Więc wykorzystałam to w ten sposób, że robię zdjęcia de facto jeszcze raz. Albo część zdjęć podmieniam. Chcę Wam pokazać te, z których naprawdę jestem zadowolona. Na pewno podmienię Maore, bo jednak takie łyse drzewo, chociaż tam jest to zdjęcie jest ciekawe, bo tam w środku jest kotek. Dokładnie tu w środku tego flakonu. Albo Lusia. No, to jest unikat. Gdyby to był inny zapach w środku, jakieś drzewny suchy, to zdjęcie by mogło zostać. Ale to jest bogaty, ciepły, otulający zapach w takim zimnym otoczeniu. No to nie wyszło dobrze, ale chcę Wam pokazać, słuchajcie, duma, moja duma. Się okazało, że właśnie zdjęcia robione, a może tak nawet zrobię, telefonem komórkowym wyszło o wiele lepsze od zdjęć robionych aparatem fotograficznym. Tutaj też są takie głosy, że powinnam zatrudnić fotografa. Tak, robiła mi pani, ale tu jest ta kwestia też flakonów. Ja musiałabym komuś zanieść do studia te flakony, nigdy tego nie zrobię. Ja jakieś tam lata temu, kiedy pracowałam w redakcjach, no to dałam komuś flakon do zrobienia i jeszcze nigdy do mnie nie wrócił, podobno się rozbił. A to tak każdy mówi, jak coś tam chce zrobić. Też bym tak może powiedziała, a rozbił się. No. Unikalny flakon Palomy Picasso. A może się rozbił, może nie.
I co tam jeszcze zmieniłam? Chciałam Wam pokazać jeszcze jedno zdjęcie. Także generalnie podmienię trochę zdjęć. Także będzie, można powiedzieć, jeszcze jedna edycja tej książki. Także czekajcie. Myślę, że dam znać może za miesiąc. Może... No zobaczymy. Myślę, że tak do miesiąca powinno być. Kto jest zainteresowany, to niech czeka. Co jest takiego istotnego w tej książce, że ona zadaje kłam tej narracji, która teraz jest taka modna i po prostu jako osoba zajmująca się perfumami nie mogę się z tym zgodzić, że te nowoczesne marki, które mają ten agresywny marketing, to jest to, co powinniśmy używać. Otóż nie. Możecie Państwo kupować, nie zachęcam, nie odradzam, ale też przede wszystkim nie zapominajcie o tym, co zbudowało współczesny świat perfum. Jak wejdziecie do perfumerii i zobaczycie te rankingi sprzedażowe, to poza nowościami, które oczywiście mają specyficzny status, takim trzonem sprzedażowym to są perfumy, które mają po kilkanaście lat, a nawet do 100. Od La Vie Belle, która jest z roku 2012, do Chanel, które właśnie obchodziło rok temu, dwa lata temu, stulecie obecności na rynku. Także no, troszkę inaczej świat perfum funkcjonuje niż świat kosmetyków, że oto pojawia się nowy krem z jakąś nową molekułą, no i trzeba go brać, chociaż pewnie nie jeden dermatolog powie, że takie sprawdzone babcine metody też są niezłe. No i tyle, także nie ma jednej odpowiedzi. A jeśli chodzi o perfumy, to właśnie, co jest ważne w perfumach? Ludzie o perfumach mówią, dyskutują, bo perfum tak nie do końca używamy perfum dla siebie, ponieważ tak, i tak po jakimś czasie ich nie czujemy, więc generalnie perfumy są, sprawiają, że wchodzimy w interakcje z innymi ludźmi, stają się częścią po prostu naszego życia, naszych relacji z innymi ludźmi, więc warto by było, żeby one nie prowokowały, a jeśli żeby prowokowały, to do rzeczy dobrych, do rozmów, do przywoływania wspomnień, do dobrych po prostu interakcji. A są perfumy, które prowokują, które drażnią. Ja te perfumy odradzam. Nie używajcie ich, jak idziecie między ludzi, nie prowokujcie. I tak łatwo dzisiaj z byle powodu popaść w niełaskę. Jak wspomniałam, ja jestem grillowana tutaj od 2 lat. I nie wiem dlaczego. Robię filmy jak robiłam. Oczywiście one nie są wszystkie takie same. Nie mam tu wzorca filmowego, wzorca Sevr, zważywszy, że wszystko robię sama. Nikt nie stoi za kamerą i nie mówi, słuchaj, tu popraw, bo ci coś tam źle wyszło. No i czasem jest tak, że film jest niezły, a są tam jakieś problemy, coś tam się nie tak układa i tak publikuję, bo zależy mi na tym, żeby ten przekaz był taki... Taki po prostu niewyrecytowany, taki naturalny. Stąd mówię, i nawet ja obrywam, że kiedyś to było, teraz to nie jest. Więc łatwo popaść w jakieś konflikty z otoczeniem kompletnie w sposób niezawiniony, a perfumy mogą to jeszcze po prostu pogłębić. Także tu uważam ostrożnie, więc ta książka zadaje kłam tej narracji, że tylko perfumy nowoczesne. Ostatnio jedna z osób, która dużo publikuje o perfumach i jest obecna w internecie, powiedziała o takich perfumach perfumy z brodą. Jestem absolutnie zdegustowana tą wypowiedzią. Jest mi bardzo przykro, że osoba, która uważa się za osobę, która się nieźle porusza po świecie, takie bzdury wygaduje. No to jest bardzo przykre, bo to jest robienie krzywdy po prostu ludziom. My jako Polacy po prostu dobrze by było, marzę o tym, żebyśmy znali Hermesa, żebyśmy znali te najważniejsze klasyki perfumowe. Po prostu żebyśmy byli perfumowo Europejczykami, żebyśmy wyszli z tego bloku wschodniego perfumowo. To. I po to jest ta książka. Także powolutku czekajcie, będą kolejne odsłony. Wiedza o perfumach zdobywa się nieśpiesznie, powoli. Jest tak rozległa, zahacza o tak wiele dziedzin, że nie martwcie się, że ktoś tam się w tydzień tej wiedzy nauczy. To są lata. Lata zgłębiania i wąchania, i zapamiętywania. Nie ma tak, że ktoś w ciągu miesiąca, czy 2, czy 3 będzie ekspertem. Także nawet jak trzeba będzie jeszcze miesiąc poczekać, to poczekajcie. Warto. To myślę, że moim zdaniem jakby, jeśli ktoś będzie teraz zaczynał przygodę z perfumami, to nie wiem, czy nie powinien zacząć od tej książki, moim zdaniem. Od tego trzonu, od tego jądra perfumowego. To są... Napisałam subiektywny, bo dobrze, do książki jeszcze wrócę, ponieważ tam są perfumy, co do których może niekoniecznie bym się obroniła, gdybym powiedziała, że są bardzo ważne. Ale powinny się były znaleźć, żeby tak właśnie nie było tak bardzo, bardzo historycznie. Także wybrałam też takie współcześniejsze. Nie wiem, czy długo wytrwają na rynku. No, może tak, większość na pewno.
No, dobrze, także kochani, będzie tydzień pogadankowy, albo w ogóle filmów nie będzie, nie wiem jeszcze. Także ja Wam życzę miłego, pięknego tygodnia. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!